Ładujemy się w Tychach silnikami, jemy obiadek i ruszamy w drogę do Vigo, do celu 3020 km. Do Tych dojechaliśmy tutaj z bazy w Legnicy, a do bazy w Legnicy dojechaliśmy tego dnia, już osobówką z Częstochowy. Czyli w sumie można dorzucić do tych 3000 jeszcze niecałe 500 kilometrów. Generalnie jesteśmy wymęczeni troszkę przeprowadzką, ale w sumie długie kilometry zdecydowanie lepsze są na odpoczynek niż krótsze przerzuty, więc finalnie jesteśmy zadowoleni. Na pauzie 9 mieliśmy wspaniałego gościa, mianowicie był to Darek. Na Insta znajdziecie go jako krajówkarz po Europie. I odwiedził nas najnowszą premierową Scanią od Repiński Transport w tematyce GTA 5. Widzieliśmy premierę, ale na żywo robi jeszcze większe wrażenie. I chociaż spałam, to jak tylko dowiedziałam się, kto przyjechał, to przebrałam się z piżamy w swoje kalesony i korzystając z okazji, obfociłam Darka Scanię wzdłuż i wszerz. Po 9 czas ruszać dalej i finalnie na długi weekend dojechaliśmy do Bilbao. Mocniejsze zwiedzanie zaplanowaliśmy na niedzielę, ale że stanęliśmy w sobotę około 15. Wiecie, godzina jeszcze młoda, to postanowiliśmy mimo wszystko wyskoczyć metrem w centrum miasta. Udało nam się wykupić kartę za 3 euro, doładowaliśmy ją za 5 i w sumie za 8 euro śmigaliśmy zarówno w sobotę, jak i niedzielę łącznie we 2. Mega tanio naszym zdaniem. Pojechaliśmy sobie tam na luzaka, bez aparatu, tak o po prostu poszwendać się uliczkami i obeznać z miastem. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy oczywiście do najlepszej kafeterii z serniczkami baskijskimi. I żeby tego było mało, dodatkowo kawiarnia ku mojej uciesze udekorowana była w motyw Ratatouille, a nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych bajek. Sam sernik kremowy, aż płynny, no przepyszny. Jeden pistacjowy, a drugi z Nutellą. Niebo w gębie. Bilbao to stolica prowincji Biskaya i największe miasto kraju Basków, autonomicznego regionu na północy Hiszpanii. Choć nie jest baskijską stolicą, Bilbao uważane jest za najważniejsze w regionie miasto. Funkcjonują tam zakłady przemysłu maszynowego i przetwórstwa spożywczego oraz chemicznego, więc to główny ośrodek gospodarczy i przemysłowy w kraju Basku. Dostać się tam można samolotem, pociągiem lub jak my, ciężarówką. Znajduje się tam także międzynarodowy port morski. Moc atrakcji, spacer po starówce, muzea i przyjazne dla oka place tego miasta sprawią, że będziecie chcieli zachwycać się nim dłużej niż tylko jeden dzień. Casco Viejo, czyli stary miasto Bilbao, nazywane jest także Siete Calles, czyli 7 ulic. Oczywiście nie bez powodu. Ta dzielnica miasta składa się z 7 głównych ulic, które dawniej tworzyły całe miasto. Ulice Somera, Arte Calle, Tenderia, Belosti Calle, Carniceria Vieja, Barren Calle i Barren Calle Barrena. Trzeba koniecznie przejść na piechotę wzdłuż i wszerz, by poznać zabytki, restauracje z lokalnymi daniami, zachwycić się architekturą i poznać wszelkie sekrety największego miasta w regionie. Bramą do starego miasta są piękne ogrody Arenal, a jego sercem rozległy plac Plaza Nueva. Po miłym wieczorze czas wrócić do autka, odpocząć i przygotować się na kolejny dzień zwiedzania. I mimo, że to był lekki wypad, to i tak nie wiedzieć, kiedy machnęliśmy 10 km piechotką. Miło. Pozdrowienia.